Droga do Paryża. Kwalifikacje olimpijskie w Radiu Gol. 1 sierpnia 2023 roku. 360 dni do ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024. Wojciech Nowakowski, witam serdecznie i zapraszam na 11 odcinek audycji Radia Gol Droga do Paryża, w której podsumowujemy kwalifikacje olimpijskie. Do Igrzysk pozostał niecały rok i choć w niektórych dyscyplinach kwalifikacje dopiero się rozkręcają, są też takie, w których wiemy już bardzo dużo. Jedną z takich jest jeździectwo. Po awansie naszej drużyny w WKKW oraz w ujeżdżeniu, w ostatni weekend dołączyła do nich drużyna w skokach przez przeszkody. Kwalifikacje udało się wywalczyć podczas zawodów w Pradze, które były ostatnią szansą na zakwalifikowanie się dla państw Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Centralnej. Tam w gronie 10 ekip Polacy w składzie Adam Grzewożewski na Issemie, Maksymilian Wechta na Czepettano, Przemysław Konopacki na Home Run i Wojciech Wojcianiec na Cinta Blue zajęli drugie miejsce, przegrywając tylko z reprezentacją Izraela. Tym samym w Paryżu po raz pierwszy od igrzysk w Moskwie zobaczymy wszystkie nasze drużyny jeździeckie. Wcześniej w Falkensvaart również o dwa miejsca walczyły państwa z Azji Południowo-Wschodniej i Oceanii. Kwalifikacje trafiły do Australijczyków i Japończyków. W ciągu najbliższych tygodni kolejnych rywali poznają nasi WKKWiści. W dniach 9-13 sierpnia rozegrane zostaną Mistrzostwa Europy w tej dyscyplinie. W Pędziu Aras kwalifikacje wywalczą dwie nacje z Europy Zachodniej. Polska na czempionat do Francji wysyła tylko jedną parę, Joannę Pawlak na Fantastic Fridzie. Lista naszych potencjalnych olimpijczyków powiększyła się o lekko atletów. Na memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie minimum uzyskali Wojciech Nowicki, Natalia Kaczmarek, Pia Skrzyszowska i Ewa Swoboda. Na miesiąc przed Mistrzostwami Świata jednak podejście sportowców do przyszłorocznych igrzysk w Paryżu jest różne. Nawet nie rozmawiajmy o igrzyskach, nie ma tematu. Ja jeszcze nie myślę o takich rzeczach. Nie, ja zrobiłam minimum przecież do Paryża. To był cel na dzisiaj, dziękuję, że mi pan przypomniał. 5 dni później w Bańskiej Bystrzycy minimum na igrzyska rzuciła Anita Włodarczyk. O tym wyniku mówiła po zdobyciu Mistrzostwa Polski tydzień później w Gorzowie Wielkopolskim. I to minimum olimpijskie już na Paryż to jest znacznie większy komfort psychiczny przed Budapesztem i przed oczywiście przyszłym sezonem? No tak, zawsze, no bo jest to gdzieś tam z tyłu głowy. Mam nadzieję, że będę zdrowa i nie będzie w przyszłym roku, że trzeba będzie gonić, rzucać minimum na przykład na początku sezonu, tylko standardowo, spokojnie tą formę przygotowywać. W Gorzowie 10 cm do minimum zabrakło Pawłowi Fajtkowi. Z kolei Malwina Kopron przez cały sezon zmaga się z kontuzją, jednak cały czas wierzy w to, że podczas rozpoczynających się 19 sierpnia Mistrzostw Świata w Budapeszcie uda jej się rzucić wymagane 74 metry. Moim celem będzie minimum na Igrzyska Olimpijskie. Chciałabym w spokoju rzucić ten wynik i przygotowywać się właśnie w spokoju do przyszłego sezonu. Celuję w finał. Jestem świadoma, że o medal będzie bardzo ciężko. No niemniej jednak trenuję cały czas, mimo tych wszystkich problemów, cały czas się staram, więc nie odpuszczam. Kolejne minima uzyskali nasi pływacy podczas Mistrzostw Świata w Fukuoce. Ksawery Masiuk na 100 metrów stylem grzbietowym i Dominika Sztandera na 100 metrów stylem klasycznym. Bezpośrednie kwalifikacje przyznano medalistom w konkurencjach sztafetowych. W każdej z 7 olimpijskich na podium znaleźli się Amerykanie i Australijczycy, a ponadto w 4 Chińczycy, a po jednej kwalifikacji zapewnili sobie Włosi, Kanadyjczycy i Brytyjczycy. Pozostałe miejsca po 13 w każdej konkurencji przyznane zostaną na podstawie rankingu najlepszych czasów uzyskanych w eliminacjach i finałach tegorocznych oraz przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Medaliści zapewniali sobie również olimpijski start w pływaniu na otwartym akwenie na dystansie 10 km. Wśród panów byli to Niemcy Florian Welbock i Oliver Klemet, których na podium rozdzielił Węgier Krzysztof Raszowski, a wśród pań medale i kwalifikacje trafiły do Niemki Leonie Beck, Australijki Chelsea Kubeckiej i Amerykanki Katie Grimes. W pływaniu artystycznym w Fukuoce rozdawano tylko kwalifikacje dla państw z Afryki i Oceanii. Drużynę i co za tym idzie parę zakwalifikowały Egipt i Australia, natomiast tylko duet RPA i Nowa Zelandia. W piłce wodnej kwalifikację olimpijską zdobywali finaliści mistrzostw. U panów byli to Węgrzy i Grecy, u pań natomiast Holenderki i Hiszpanki. Warto jednak wspomnieć, że oba finały Mistrzostw Świata rozstrzygnęły się w rzutach karnych. Tytuły trafiły do Węgrów i Holenderek. Najwięcej kwalifikacji do zdobycia było w skokach do wody, po 3 w skokach synchronicznych i aż po 12 w skokach indywidualnych. Niestety żadna z nich nie trafiła do Polski. Królami polowania okazali się Chińczycy, którzy na tych mistrzostwach wypełnili limit, kwalifikując wszystkie pary i po 2 zawodników w każdej konkurencji indywidualnej.
Nic w tym dziwnego, tylko w skokach mężczyzn z wieży 10-metrowej nie zdobyli złota. Duet Chińczyków wyprzedził Australijczyk Cassiel Rousseau. W rywalizacji indywidualnej z 3-metrowej trampoliny natomiast zarówno u pani, jak i u panów w czołowej dwunastce znaleźli się mistrzowie Igrzysk Europejskich Moritz Weizemann i Chiara Pelacani. Zgodnie z zasadami ich miejsca wywalczone podczas rywalizacji w Rzeszowie zostaną przekazane do realokacji po przyszłorocznych Mistrzostwach Świata w Dosze. Bezpośrednie kwalifikacje rozdano też podczas Mistrzostw Azji w wyścigach na BMX-ach. Wśród mężczyzn dla Tajlandii, a wśród kobiet dla Japonii. Sklasyfikowane dalej nacje mogą jednak liczyć, że kraje zwycięzców zakwalifikują się z rankingu światowego, a miejsca kontynentalne przyjdą na nie. Świetną okazją do zdobycia punktów rankingowych będą rozpoczynające się w czwartek Mistrzostwa Świata w Glasgow. Szczególną uwagę w tej kwestii będziemy zwracać na kolarstwo górskie, torowe i szosowe, gdyż w wyścigach na BMX-ach nasi zawodnicy nie startują na poziomie międzynarodowym. O ile do zmagań na olimpijskim velodromie kwalifikacje można wywalczyć wyłącznie poprzez ranking, o tyle w pozostałych dyscyplinach Mistrzostwa Świata dają też bezpośrednią kwalifikację dla tych, którym się nie uda zająć odpowiednio wysokiej pozycji. Wyniki zatem będziemy sprawdzać po zapchnięciu rankingów w MTB, wyścigach na BMX-ach oraz w kolarstwie szosowym, gdzie jednak do zdobycia będą też dodatkowe miejsca dla 10 zawodników w jeździe indywidualnej na czas, maksymalnie jedno dla danego kraju. Z kolei w BMX-owym freestylu w olimpijskiej konkurencji Park wyniki Mistrzostw Świata, tegorocznych i ubiegłorocznych, będziemy sprawdzać po rozstrzygnięciach przyszłorocznej serii olimpijskiej zawodów kwalifikacyjnych, które są nadrzędną drogą zakwalifikowania się na Igrzyska w Paryżu. Opcją rezerwową dla siatkarzy i siatkarek jest ranking światowy. Wyniki Ligi Narodów dają nam nadzieję na awans bezpośredni z turniejów kwalifikacyjnych. Polki w drodze do trzeciego miejsca rozgrywek zdobyły dość punktów, aby awansować na 7 miejsce w rankingu. Ten jednak zamknięty zostanie po fazie zasadniczej przyszłorocznej Ligi Narodów. Panowie natomiast po wygranej umocnili się na pozycji liderów. W siatkówce plażowej kontuzja Michała Bryla uniemożliwia jemu i Bartoszowi Łosiakowi zdobywanie kolejnych punktów do rankingu. Na razie zanotowali spadek na 19 miejsce, jednak tak naprawdę wciąż żadna ze sklasyfikowanych par nie rozegrała 12 turniejów, które są minimum do wywalczenia kwalifikacji. Do zamknięcia rankingu pozostało jeszcze dużo czasu. Kwalifikacje rozdane zostaną 9 czerwca 2024 roku. Liczymy też, że do tego czasu poprawi się sytuacja naszych pań. Ostatnio Jagoda Gruszczyńska i Aleksandra Wachowicz zajęły 5 miejsce podczas zawodów Elite 16 w Montrealu, a wcześniej 19 w Challengerze w Edmonton i 5 w Challengerze w Espinho. To pozwoliło im awansować na 20 pozycję w kobiecym rankingu i dać nam trochę optymizmu. Bez zmian pozostaje sytuacja naszych golfistów. Adrian Merong pewnie utrzymuje się w czołowej 50, natomiast kolejne spadki notuje Mateusz Gradecki. Tym samym szanse startu dwóch naszych golfistów w Paryżu znacznie się oddalają. Również i w tej dyscyplinie kwalifikacje zostaną rozdane dopiero w czerwcu przyszłego roku. W maju natomiast zamknięty zostanie ranking triatlonowy. Na dziś nadal tylko Paulina Klimas wywalczyłaby kwalifikację na Igrzyska w Paryżu. Klimas w ten weekend wystartuje w Yongdo w Pucharze Świata. Będzie to jej pierwszy występ od Igrzysk Europejskich w Krakowie. Pierwotnie na listach startowych widniało też nazwisko Roxany Słupek, jednak wciąż nie jest ona gotowa do startów po kontuzji, której doznała podczas Mistrzostw Świata Wojskowych. Wśród mężczyzn w Korei zobaczymy także Michała Oliwę. Klimas wybiera się również na próbę przedolimpijską w Paryżu, która zostanie rozegrana w dniach 17-20 sierpnia. Punktacja zawodów w stolicy Francji jest równa zawodom World Triathlon Championship Series i porównywalna będzie też ich obsada. Wszyscy najlepsi triatloniści będą chcieli sprawdzić trasę, na której przyjdzie im walczyć o medale olimpijskie w przyszłym roku. Za nami Mistrzostwa Świata w Szermierce, na których toczyła się walka o większe punkty rankingowe niż podczas Pucharów Świata czy Mistrzostw Kontynentalnych. Największy zastrzyk dostały nasze szpadzistki, które sięgnęły po złoty medal. Dzięki niemu wraz z Koreankami przewodzą drużynowemu rankingowi w tej broni. Blisko wirtualnej kwalifikacji są też nasze florecistki. Do Niemek tracą tylko 6 punktów. W razie niepowodzenia dobrze wygląda sytuacja Julii Walczyk-Klimaszyk. Mistrzyni Igrzysk w Krakowie otwiera ranking indywidualny po wyłączeniu z niego reprezentantek państw, które wywalczyłyby kwalifikację drużynową. Na wysokim 9 miejscu plasują się nasi floreciści, jednak do 5 Francuzów, którzy są naszymi najbliższymi rywalami w walce o kwalifikację, tracą aż 40 punktów. Lato to okres pełen Mistrzostw Świata. W Berlinie trwają już mistrzostwa w łucznictwie, które zapowiadaliśmy w poprzednim odcinku naszej audycji. Dzisiaj w Bernie natomiast rozpoczynają się mistrzostwa we wspinaczce sportowej. Nas najbardziej interesuje rywalizacja w speedzie, w którym do zdobycia są po 2 kwalifikacje olimpijskie. W rywalizacji kobiet możemy liczyć nawet na obie. W Bernie zobaczymy bowiem zarówno rekordzistkę świata Aleksandrę Mirosław, jak i tę, która w Tarnowie podczas Igrzysk Europejskich wygrała z nią w finale, Natalię Kałucką, a także jej siostrę Aleksandrę.
Rywalizacja na czas zaplanowana jest na 10 sierpnia. Będą to pierwsze finały konkurencji olimpijskiej. Wcześniej rywalizacja będzie się toczyć w prowadzaniu i boulderze osobno. Finały kombinacji, która po igrzyskach w Tokio nie zawiera już konkurencji szybkościowej, odbędą się 11 i 12 sierpnia. Tam do zdobycia będą po 3 kwalifikacje. 11 sierpnia w Hadze rozpoczną się Mistrzostwa Świata w żeglarstwie. Główna kwalifikacja olimpijska w tej dyscyplinie sportu. W każdej z klas dany kraj może zdobyć tylko jedną kwalifikację, a jest ich dużo do zdobycia. Po 11 w windsurfingowej klasie IQ Foil, która zastąpiła naszą koronną klasę RSX, po 8 w kitesurfingowej klasie Formula Kite, po 16 w klasie Ilka 6 i Ilka 7, czyli według starego nazewnictwa w klasach Laser Radial i Laser Standard, po 10 w klasach 49er i 49er FX, 8 w klasie 470, która w Paryżu rozgrywana będzie w obsadzie załóg mieszanych, damsko-męskich, podobnie jak rozgrywana od igrzysk w Rio rywalizacja katamaranów klasy Nakra 17, w której w Hadze rozdanych zostanie 9 przepustek na igrzyska w Paryżu, a w zasadzie w Marsylii, bo to tam odbywać się będą olimpijskie zmagania w 2024 roku. Od 14 sierpnia będziemy natomiast śledzić Mistrzostwa Świata w strzelectwie, które odbędą się w Baku. W każdej konkurencji do zdobycia będą po 4 kwalifikacje. Do tej pory przepustki dla Polski wywalczyli Tomasz Bartnik, Klaudia Breś, Julia Piotrowska i Natalia Kochańska. Oni zatem w Baku nie będą mogli zwiększyć liczebności naszej olimpijskiej kadry. Wiele dzieje się też na poziomie kontynentalnym. W Dublinie zakończyły się Mistrzostwa Europy drugiej dywizji w hokeju na trawie mężczyzn. Tam w finale Irlandczycy pokonali Ukraińców i zapewnili sobie start w światowym turnieju kwalifikacyjnym. Prawdopodobnie zobaczymy w nim także Ukraińców. Warunkiem jednak jest to, aby Francja nie zwyciężyła w mistrzostwach elity w Mönchengladbach, wówczas bowiem 6 reprezentacji z czempionatu elity będzie grało w styczniowym turnieju, a do zdobycia będzie tam dodatkowe miejsce. Od niedzieli w Pradze o awans do turnieju światowego walczą nasze laskarki. Podopieczne Norberta Nederlofa wygrały pierwszy mecz ze Słowaczkami 8-0. Ponieważ wśród pań francuski grają w drugiej dywizji, na pewno dwa kraje z mistrzostw w Pradze zagrają w światowym turnieju. Mistrzostwa w Mönchengladbach rozpoczną się 18 sierpnia, wcześniej natomiast w nowozelandzkim Whangarei odbędzie się Puchar Oceanii, w którym do zdobycia będzie jedna bezpośrednia kwalifikacja na igrzyska i jedna na światowy turniej kwalifikacyjny. 17 sierpnia rozpoczną się natomiast kwalifikacje w piłce ręcznej kobiet w Azji. Również z turnieju w Hiroshimie tylko zwycięzca zapewni sobie grę w Paryżu, natomiast czy w światowych kwalifikacjach zagra jedna czy dwie kolejne drużyny, dowiemy się po tegorocznych Mistrzostwach Świata. W trzeci weekend sierpnia rozegrane zostaną też turnieje kwalifikacyjne mężczyzn i kobiet w rugby 7-osobowym dla drużyn z Ameryki Północnej. Zwycięzcy wywalczą bezpośrednią kwalifikację na igrzyska, natomiast druga i trzecia drużyna rywalizować będzie w czerwcu przyszłego roku w Monako w światowym turnieju kwalifikacyjnym. Nas jednak najbardziej interesować będą koszykarskie prekwalifikacje mężczyzn. W turnieju współorganizowanym przez Gliwice i Tallinn szansę na awans będą mieli Polacy. Drugi europejski turniej rozegrany zostanie w Stambule, a pozostałe w Syrii, Argentynie i Nigerii. Z każdego awans do światowych kwalifikacji uzyskają zwycięzcy. Dołączą oni do 19 drużyn, które wyłonią nadchodzące Mistrzostwa Świata. Oprócz bezpośrednich kwalifikacji czy prekwalifikacji rozgrywane będą też zawody dające szansę na zdobycie punktów do rankingu. Jutro rozpoczynają się zawody w pięcioboju nowoczesnym w Dżonkowie, które wprawdzie mają niższą rangę od Mistrzostw Europy Świata czy Pucharu Świata, jednak przyciągnęły liczną stawkę blisko 120 zawodników i zawodniczek. Dla części z nich zawody na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego będą przetarciem przed Mistrzostwami Świata, które od 21 sierpnia rozgrywane będą w brytyjskim Bath. Z kolei w ten weekend w Budapeszcie odbędzie się tegoroczna edycja Judo World Masters. Kwalifikację do niego uzyskuje 36 zawodników z rankingu światowego w każdej kategorii. W tym gronie znalazło się 7 Polaków. Angelika Szymańska, Aleksandra Kaleta, Beata Pacut-Kłoczko, Katarzyna Sobierajska, Julia Kowalczyk, Kinga Wolszczak i Adam Stodolski. Od 3 do 5 sierpnia będziemy też śledzić zmagania w drugiej zaliczanej do kwalifikacji olimpijskich imprezie Pucharu Świata w skokach na trampolinie. W Palm Beach na Florydzie reprezentować nas będą Artur Zakrzewski i Kacper Rempalski. Kwalifikacje olimpijskie nabierają rozpędu. W dzisiejszej audycji to już wszystko. Za uwagę dziękuję serdecznie, Wojciech Nowakowski. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Drogi do Paryża, jeszcze w sierpniu.